Yo, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy w SimsCrafcie i zobaczcie, spadł śnieg tutaj, jest, mamy, słuchajcie, zimową scenerię taką świąteczną bardzo. Dajcie znać, czy wam się podoba, słuchajcie, a jeżeli wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał. Wpadajcie też na vitoshop.pl po epickie świąteczne rzeczy, słuchajcie, które na was tam czekają. Wpadajcie koniecznie i sprawdzajcie, a my dzisiaj zrobimy trolla na Belli, słuchajcie, ponieważ ona mnie ostatnio strollowała i zauważyłem, że zmieniła mój domek na różowy. Zobaczcie, jak to wygląda, co ona mi tutaj narobiła, słuchajcie. Wszystko zobaczyłem na filmiku, słuchajcie, wcześniej tego nie widziałem, ale po waszych komentarzach udało mi się to zobaczyć. No po prostu tragedia, co ona tu zrobiła. Nie wiem, skąd ona miała hasło do mojego kompa. Będę musiał, słuchajcie, coś tutaj wykombinować teraz, żeby ona nie mogła tutaj sobie wchodzić, tak? No ale nie, nic z tym, zajmiemy się, słuchajcie, później. Ogólnie dzisiaj robimy trolla na niej świętego Mikołaja. Zobaczcie, tak będę przebrany, słuchajcie. Mam kilka troli dzisiaj przygotowanych, także zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. Mogę też zmieniać głos, także to też będzie mega epicka rzecz. No i co, idziemy, słuchajcie, od razu do Belli. Zostawcie łapeczkę do góry, słuchajcie, jeżeli podoba wam się ten Mikołaj, a my lecimy. Dobra, będę miał taki głos, słuchajcie, więc to będzie naprawdę mega śmieszne. Zobaczymy, czy Bella się nabierze tutaj, słuchajcie. Najpierw się jej pokażemy po prostu, a później zrobię na niej kilka troli. Dobra, lecę tutaj. Ho, 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 puk, puk. Jest tu ktoś? Gdzie ktoś jest? Halo, puk, puk. Kto to? Dzień dobry. Mikołaj? Mikołaj, tak, to ja. Co ty tu robisz? No, przyszedłem odwiedzić grzeczne dzieci, a słyszałem, że ty ja jesteś... Ja byłam grzeczna. Grzeczna, tak, ale tak, muszę się o tym jeszcze przekonać, czy na pewno. Nie. Bo nie wiem, czy przyniosę prezenty ogólnie. To nie masz już... A ty, dziecko, wierzysz w Mikołaja? No pewnie, że tak. Na pewno? No przecież mówiłam, że jesteś Mikołajem, to ja wierzę. Zobacz, jaka grzeczna jestem. A co to za kamera mnie tu nagrywa? Ja nie mogę być nagrywany. Dobrze, to ja zasłonię jednak Tak, zasłoń tutaj wszystko, bo ja przyszedłem się dowiedzieć, kto jest grzeczny tutaj w wiosce ogólnie. Ja jestem grzeczna. Dobra, a jest taki chłopak Vito, jeszcze słyszałem. Tak, jest. I co? A on jest niegrzeczny. Niegrzeczny? Nie. Dlaczego? Nie. A bo on ma jakieś... różne głupie pomysły czasem. A ja miałem przygotowany dla niego fajny prezent. No to mi go możesz dać. Nie, no nie mogę, bo to dla chłopaka był prezent. No to co? No dobra, to dam mu teraz rózgę w takim razie. Ale tak, ty na pewno byłaś grzeczna? Rózgę. Ale grzeczne dzieci nie donoszą na inne dzieci. Ale... I co teraz? To inni też się to potwierdzą. No dobra, kto jeszcze był grzeczny tutaj? Taki stary doktor jakiś. Otif! Był grzeczny? Tak, on dobra, jest grzeczny. Okay. To jest bardzo dobry kto człowiek. Kto jeszcze był grzeczny? Moje trzy koleżanki to tak średnio, bo one to takie plotkary są. Okej. Okay. To chyba nie. A ty byłaś grzeczna na pewno? No tak, naprawdę. A mam to sprawdzić? Nie ma grzeczniejszej osoby tutaj. No dobra, będziesz musiała wykonać kilka zadań na pewno, żebym się o tym przekonał, ale to za chwileczkę. Na razie to tutaj siedź sobie w domku spokojnie, a ja przyjdę do ciebie za chwilę z prezentami albo z jakąś niespodzianką. Dobra, a to będę cicho, nikomu nie powiem. Dobra, okej. To czekam. Dobra, okej, słuchajcie, udało się, Bella się nabrała i wierzę, że faktycznie przyszedł do niej Mikołaj. Ja, słuchajcie, postanowiłem, że tutaj zbudujemy małą choineczkę, damy tutaj prezenty i ogólnie zrobimy tutaj mega epicką jakąś pułapkę na Bellę, słuchajcie, i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Także szybko, słuchajcie, buduję tutaj choinkę. Okej, weźmiemy sobie to drewno, dobra. I teraz tak, zrobimy sobie szybko coś takiego. Weźmiemy sobie też spruce leaves, dobra. I słuchajcie, ona powiedziała, że Vito był niegrzeczny. Ja wiedziałem, że ona tak zrobi, słuchajcie. Że ona dla Mikołaja tak powie, słuchajcie. I ja wtedy nie dostanę prezentu. Wiedziałem, że tak się zdarzy. Dobra, no nie wygląda to idealnie jak choinka, ale no trudno. Dobra, czekajcie, może tutaj troszeczkę powiększymy to sobie, dobra. Pyk, okej. Tutaj sobie zrobimy to w ten sposób. Dobra. Pyk. Okej, i tutaj zrobimy sobie to tak. Dobra, nie wyszło mi to równo, ale to nic. Dobra, pyk, pyk i pyk, dobra. I tutaj zrobimy jeszcze sobie na górze coś takiego. Dobra, powiedzmy, że wygląda to w miarę jak choinka. Dobra, teraz bierzemy sobie prezenty. Dobra, mamy tutaj prezenciki, słuchajcie. Poustawiamy je tutaj wszędzie. Okej, Bella na pewno się na to nabierze i przyjdzie, żeby sprawdzić te prezenty sobie. Dobra, pyk.
Pyk i pyk. Dobra, bardzo dużo tutaj jest prezentów. Bela będzie na pewno bardzo szczęśliwa. Dobra, a my tutaj zrobimy pułapeczkę, słuchajcie. Dobra, dobra, nieważne. Co jest, te pająki wychodzą mi tutaj cały czas? Jak one się tutaj tak wspinają? Halo, pająki, nie, nie wychodzimy. Zostajemy tu, one wszystkie uciekają mi stąd. Co jest grane? Dobra, może zostaną na chwilę. Zaraz ją tutaj zawołam szybko, słuchajcie. Może to zadziała, ale tych pająków nam wychodziło, one całą wioskę tutaj zniszczą. No dobra, mam nadzieję, że ona tędy przejdzie się. Dobra, będę ją teraz wołał, słuchajcie. Dobra. Halo, halo. Halo, halo, idę, Bella. Idę. Już możesz wejść tutaj. Gdzie jesteś? Tutaj jestem. O, jesteś. Dobra, idę, co? Ej, co to są? Ała! Jest, ej, to są pająki! To są pająki! Co tu się stało, Bella? Skąd te pająki? Co ty narobiłaś tutaj? Stąd! Gdzie ty jesteś? Co tu się stało? Ja dla ciebie choinkę zbudowałem z prezentami. No tak, ale tam mnie pająk straszył. Uważaj na pająki. On tam wszedł. Dobra, tutaj możesz wyjść, poczekaj. Ale musisz je pokonać teraz wszystkie, musisz dać radę. A czy ja niby mam je pokonać? O, mam mieć. Dawaj, dawaj, próbuj je pokonać. Bo one zniszczą całą wioskę. Jak je pokonasz, to dostaniesz prezenty. Nie będziecie chodzić po mojej wiosce. Absolutnie. Nie, wystraszyłyście mnie, ale teraz się was nie boję. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Ała! Dobra. Nie, wszystkie na mnie. Nie. Wszystkie na mnie. Nie mam szans. Nie mam szans. Nie mam szans. Dawaj, muszę dawaj, zjeść. Dasz radę. Wierzymy w ciebie. Muszę zjeść. Kto to tu wpadł? Strażnik jakiś? Nie bijcie strażnika! Strażnik, o, ci pomaga! Strażnik padnie! Strażnik, ej, ci pomaga! Ej, strażnik uciekł! Taki jesteś pomocnik? Nie! Ja padnę! Ja padnę! Dlaczego ja lewituję? Ja też! Muszę zjeść! O nie! Mikołaj odlatuje! Co? A ja? Ja odlatuję stąd! Uwaga! Nie! Ja lecę za tobą! To gdzie jesteś? Pomóż mi! Ja też! Zabierz mnie ze sobą! Ja lecę! Ej, pająki lecę też do ciepłych krajów! To jest magia świąt chyba! Co tu się wydarzyło? Wszyscy latają! O nie, najgorzej jak spadniemy później! O nie, to nad wodę! Będzie problem! To nad wodę! Ale na wodzie jest lód! To jest najgorsze! O nie! Ała! O dobra, przeżyliśmy jakoś w miarę. Tak, tylko że ja nie muszę źle. Coś zjeść. O nie! Znowu to samo! O nie! Lecimy! Dlaczego to tak robi? No nie, ratuj Bella! Idę na swój dom! Ratuj Mikołaja! Jak mam cię ratować? No uratuj mnie! Przecież ty masz pewnie jakieś sanie niewidzialne! Nie no, ja mogę tak latać, mi się nic nie dzieje, żartowałem. Ale ty siebie musisz uratować! No właśnie jak! Bo teraz padniesz! O! Tam widzę, że nie ma lodu pod tym drzewem! O, może tam do wody ci się uda, próbuj! Ale ja nie ten, bo to będzie drzewo! Nie! Wow! O nie, Bella padła! Gdzie jesteś, Bello? Dobra, udało się, słuchajcie. Bella tutaj padła. Dobra, mamy dwa trole na razie na niej zrobione, czyli tą lewitację i tutaj, słuchajcie, tą choinkę udało się. Chociaż te wszystkie pająki mi pouciekały stamtąd, nie wiem dlaczego. No dobra, idę jej szukać. Halo, Bello, gdzie jesteś? Ho, ho. Puk, ej, nie ma tu nikogo. Ja chciałem prezenty zostawić w domu, nie mam gdzie. Jakie prezenty? Prezenty. Biegnę. Gdzie? Chwila. Gdzie ty jesteś? Chwila. Bo mnie noga boli bardzo. O, widzę ciebie. Ała. Ej, bo ja chciałem zostawić tutaj prezenty, ale nie mam jak. Prezenty? No, bo nie masz tu komina nawet, żeby przeżyć. To biegnę. Musisz... Jak prezenty, to ja biegnę. Musisz zbudować tutaj komin. Gdzieś tak tutaj, bo nie masz komina, jak tu Mikołaj ma przyjść? No tak, faktycznie. No właśnie, to buduj szybko komin tutaj. Ja ci troszkę pomogę. Pozbieram. Tylko nikomu nie mów, że ci pomagałem. Tutaj, dobra. Oddam te wszystkie rzeczy do tej skrzynki. Tutaj można zrobić komin, dobra. Taki, o, tu oddałam. Dosyć duży. Gdzie ty jesteś? Tu jestem na górze. A tu jesteś. Dobra. To też trzeba zabrać. Biorę kobla. I tu zabierz te skrzynki, bo one tu przeszkadzają. Wiem, niszczę. Chwila. Dobra, okej. Okay. Ja ci tutaj pomogę, o. I tu będzie mógł być komin. I w sam raz. Dobra, pyk. Może być. Taki sposób. Dobra, tylko musisz tam na dole jeszcze dziurę zrobić. Tak, już. Żeby Mikołaj mógł wpaść do środka i zrobimy test, czy to zadziała w ogóle. Dobra. Tylko nie mam kilofa, to będę tak robić 100 lat. No dobra, to trudno.
Dobra, komin już zrobiony tutaj na górze. Pomogłem ci bardzo. Dobra. No dobra, mam jedną dziurę, ale to chyba nie wiem, czy nie dwie. Bo to tak może być za mało. Dobra, uwaga, ja tam spróbuję wpaść. Nie wyjdzie. No tutaj muszę wyjść. O, dobra. Cześć. Będzie działało chyba. Ale tu trzeba zasłonić. Tu zabuduję jeszcze. Dobra. No właśnie, uwaga, robimy próbę. Dobra. Wpada. Dobra. O, i tu wpadnę i tu będę. Dobra. I jesteś. Okej. Okay. Dobra, to robimy kolejne próby, dobra? Dobra. Dobra, ale tylko tutaj jest dziura w suficie. Dziura w suficie? No dobra. Dobra, leci Mikołaj, uważaj. No dobra. Poleciał już jeden. Co to jest? Sztokreper! Ała! Co tam się wydarzyło? Pół życia mi zabrało! Pół życia? Wszystko? No nie no, to się rozwaliło! To nie wiem dlaczego co przez ten komin... Rzuciłeś? Nie wiem dlaczego przez ten komin to... Nie! Nienawidzę silverfishy, nie! Nie, zabierzcie je! Zabierzcie co to wpadło? Co to się wydarzyło? No, ej, tu jaka dziura się zrobiła, zepsułaś wszystko. To ty wszystko zepsułeś. Ja zepsułem? Przecież ja ci pomogę zbudować komin. To ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Jeszcze raz. Muszę zamknąć drzwi, żeby nikt nic nie widział. Dobra, pyk. Okej. Tak działa. Uwaga, będę rzucał prezenty tutaj z góry. No dobra, dobra. Dawaj, dawaj. Dawaj te prezenty. Dobra, uwaga. Gotowa na prezenty? No czekam i czekam. Lecą. O! Co? Prezenty! Ale fajne, mam dwa prezenty. Dobra, uwaga, leci kolejny. Dobra, muszę zobaczyć, co w tych prezentach jest. Co to? Owieczki! Oh my god, jakich dużo! Ja nic tu nie widzę w moim domu. Zabierzcie już te owce. Ludzie, mam owce za darmo. Zabierzcie je. Lecą kolejne prezenty, uważaj. Wypchać muszę je z domu. Pali się lafa! Lafa, no i po owcach! O nie, co tu się wydarzyło? Bela padła znowu. Oh my god, zobaczcie, ile tu jest lawy. O nie, trochę tutaj narobiłem problemów teraz. Co tu się wydarzyło? Dobra, czekamy, słuchajcie teraz na Belę. Zobaczymy, jak przyjdzie. Czy ona będzie szukała tego Mikołaja. Ej, gdzie tu uciekasz? U nie, ona idzie. Tu chyba mnie widziała. Dobra, gdzie uciekasz? Muszę się tu schować. Co tu się dzieje? Te owce latają. Oh my gdzie god. Dobra. No pali mi się to wszystko! Słuchajcie, udało mi się ją strollować. Mega spoczko, słuchajcie, bardzo się cieszę. Dobra, idziemy ją jeszcze raz strollować, słuchajcie. Muszę to trochę jakoś zagasić. Co tu się dzieje, Bela? Ja tu prezenty ci wysyłam, a ty... Zobacz, co tu się stało. No i zobacz, co tu się stało. Skąd tyle lawy? To jakiś zły komin chyba zbudowałaś. To ty budowałeś teraz. Ja budowałem, no nie. Ty budowałeś przecież. Trzeba to naprawić tutaj. No jakoś. Naprawiam. O dobra, tutaj już znika ta lawa. A ja już o, i tutaj też bloków. Znika, dobra. Jest co, ja jest mam jeszcze takiego kobla w domu? Nie, no już nie. Tutaj naprawiamy. Dobra, dajcie o, popatrz. Już wszystko działa teraz. Kilofa nie mam. O, tam na dole teraz trochę masz. O nie, się pali, no, uciekaj. No pali się, no to weź to. Mój sufit, co moja sypialnia. Co tu się dzieje? Na dole, zobacz, na dole. Się palą, znowu owce się palą. Dobra, uciekaj z tego domu, zostaw ten dom. O mój god. Chodź, ja znowu zaraz wpadnę. Jak to się... O nie. Dobra, zostaw ten dom, ja mam dla ciebie lepszą tą propozycję. Jaką? Możesz zostać moim pomocnikiem. Chciałabyś? A co pomocnik ma z tego? No, takie fajne rzeczy. Takie prezenty? Tak. Dobra, tylko musisz powiedzieć takie trzy słowa. Czary mary, hokus pokus, chcę być elfem i mieć spokój. Dawaj. O! Czary mary, hokus pokus, chcę być elfem i mieć spokój! Wow, okej. Okay. O, zadziałało, będę miał pomocnika teraz. Świetnie, zobacz, jak wyglądasz ładnie. Zostałaś elfem. Ale ładna jestem. Zostałaś elfem, już na zawsze tak będziesz wyglądała. Nie chcę zawsze. Nie, już na zawsze, już nie wrócisz do... Chcę tylko teraz te święta, już więcej nie. Nie, nie, będziesz już tak zawsze wyglądała teraz. Tego już się nie da odmienić. Czary mary, hokus pokus, odmień mnie, bo to jest... przydactwo! Bo jestem w szoku, ale nie, to nie zadziała. Ogólnie już tak będziesz wyglądała do końca życia. Zobacz, będziesz moim pomocnikiem do końca życia. Nie, ty podoba ci się to? Do końca życia to nie. Bela, żartowałem, to ja jestem. No? To ja jestem tym Mikołajem, zobacz. No co ty, ale... ja teraz będę cały
całe życie elfem, a ty tak, nie? Tak, będziesz już teraz całe życie elfem. Zemściłeś się za to, że mi zniszczyłaś mój domek. I teraz ja zniszczyłem twój i jesteśmy kwita. Ja nie zniszczyłam twojego domku, zniszczyłam... tylko ci ładnie urządziłam. Nie urządziłaś. Bela zostanie elfem już, słuchajcie, do końca życia. Ja mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl po epickie świąteczne rzeczy. No i napiszcie w komentarzach, jakiego kolejnego trolla miałbym zrobić na Belli. Byłby epicko, słuchajcie. Bądźcie, dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa! Pa pa!